Kolejna rybka i znowu na metody i pewnie to będzie znowu leszczyk. Tak myślę, że to będzie leszczyk, bo one tutaj mnie... O, jest i znowu taki jeden rocznik, jak widzicie, ale zabawa jest przednio z tymi leszczykami. Można się tu fajnie z nimi pobawić. Chodź. O, wyczepił się. I dobrze. Nie muszę go odpinać. Okej, fajnie, że poszedł. Dobra. Pięknie. Cześć, witam wszystkich miłośników wędkarstwa, zarazem sympatyków kanału Fishing Way Channel. Słuchajcie, kolejny raz przyjechałem w tym roku na zasiadkę. Tak, co niektórzy wiedzą, że jestem głównie spinningistą, ci co nas często oglądają, ale nowi widzowie może tego nie wiedzą. Mówiłem, że w tym roku spinningu nie zabraknie na naszym kanale, także będzie na 100% sporo, bo to jest moja główna metoda połowu, ale jak na wstęp, na początku tego sezonu mówiłem już, że w tym roku będzie zdecydowanie więcej takich zasiadek, innego łowienia. No, z tego względu, że słuchajcie, no, kłopoty z kręgosłupem już są, coraz bardziej dokucza ten spinning, jak się chodzi, i trzeba posiedzieć od czasu do czasu, a też to lubię. A ja łowię każdą inną metodą, jak już mnie, co niektórzy obserwują, widzą, że ostatnio była bolonka, a dzisiaj będzie feder na metodę pójdzie, a droga wędeczka będzie rurka antysplątaniowa i do koszyczka pójdzie zanęta, także zobaczymy. Na tym koszyczku tam, znaczy to jest głównie sprężyna ożebrowana, o tak, z obciążeniem 50 gram, a tutaj na tym federze na metodę jakiś mały dumbbellsik, białe robaki. Tutaj myślę, że nastawiam się tu głównie na leszcza, bo wiem, że jest go tutaj sporo, tego leszcza na tym łowisku, natomiast tam na wolnym biegu będę miał włączony kowrotek z wolnym biegiem i zobaczymy, czy tam coś podejdzie. Mam nadzieję, że tak. Słuchajcie, tu już mam wstępnie rozrobioną taką zanętę. Tam do... O! Taka... Taka grubsza frakcja. To pójdzie tam właśnie do... Do tej sprężyny, natomiast tutaj rozrobię teraz sobie leszczową taką piernikową, typową podleszcza zanętę do metody. Rozrobię. I zobaczymy. Jeszcze oprócz tego dodatkowo będę sobie taki pelecik 2 mm, to już jest gotowy, nawilżony, też podawał do podajnika i zobaczymy, co mi tu się sprawdzi, czy ta zanęta karpiowa, czy ta leszczowa. Mam nadzieję, że jedna i druga. O, trzeba. Tyle. 1/4 wiaderka do metody wystarczy na cały dzień, słuchajcie. Naprawdę, mam dzisiaj 5 godzin łowienia, no prawie 6 godzin łowienia, także spoko, mam nadzieję, że da rady. Takżeście widzieli, tak jak mówiłem, leszczowa, karpiowa zanęta i zobaczymy. Słuchajcie, mam rybę na kiju i to nie mało, nie wiem co mam, szybko chyba się nie uda wyjąć, bo mam w tej chwili na federa, ale mam też GoPro, zobaczymy co się uda nagrać, także spokojnie, jakiś czas call będzie trwał, nie będzie tak szybko, bo czuję na kiju, że ładna ryba jest, ale nie wiem co. Także minęło po zanęceniu pół godziny i na federa ryba przyszła. Trzciny idzie w trzciny, niedobrze. Muszę zejść na dół, słuchajcie, bo... Z powrotem odbija na środek. Jakieś mega duże to nie jest, ale małe też nie.
A chyba jest tam karp, bo widziałem. Tak mi się wydaje, że karp. No jest tam karp, niestety jest. Myślę, że jakieś 7-8 kilo. No tak szybko się nie da na tym federze, słuchajcie, to jest... Myślałem, że większy, ale ja myślę, że to jest taka 4 albo 5 kilo. Powalczę. Ma. Będzie spokojnie. Idę na matę, zaraz go pokażę. Jakżeście widzieli, hol trochę trwał. Stój. Ja myślę, że to zobaczcie, taki jest piękny. Tak, udało się na federka. Zaraz zobaczymy, ile ma. Zmierzymy. Zmierzymy, ile to ma. Stój, bo ci muszę zmierzyć. Sześćdziesiąt jeden centymetrów, słuchajcie, to taki nie za duży, ale na federa dał popalić. Odkazimy rybę. Tak jest, ryba odkażona i słuchajcie, idę z nią, wypuszczę teraz. Także słuchajcie, idę go wypuścić. Jak żeście widzieli, jest zaliczony, także pierwsza rybka dzisiejszego dnia i to w miarę fajna, czyli 61 cm, karpik golas tak zwany, także jest zaliczony. Zobaczymy, co się dalej wydarzy. Słuchajcie, tak wygląda mój zestaw, jeżeli chodzi o ten dalszy dystans, bo łowię na dwóch dystansach, na federa zdecydowanie bliżej, na metodę, natomiast tym rzucam na odległość jakiś 60 metrów. Jest to rurka antysplątaniowa, jak widzicie, z ożebrowanym ciężarkiem, 50 gram i dumbbellsik i lecimy do wody.
jeden zestaw już poleciał. Zaraz włączę wolny bieg tutaj na kołowrotku. Natomiast idę zaraz, zarzucam federa znowu, no i czekamy na następne, kolejne branie. Piękna pogoda dzisiaj, słuchajcie, wspaniała. Także warto przyjechać na ryby, jeżeli ktoś ma czas. To bardzo fajnie posiedzieć w takiej pogodzie. Jak widzicie, dwa zestawy, tak jak mówiłem, tutaj feder, tam przelotowo jest, no i zobaczymy. Jest wrzesień, pogoda piękna, oby tak dalej. Nic, tylko na ryby i czekamy na kolejne branie. Tam na tym przelocie, słuchajcie, na tej wędce, o, branie, o, jest rybka. Widzieliście to? Chwila, moment. Ale to nieduża ryba. Pewnie jakiś mały leszczyk się trafił. No, na pewno. Spiął mi się. A tam słyszycie, co się robi? No i nie ma. Jak nie ma brań, to nie ma. A tak to na dwie wędki. No dziwne, na ten zestaw powinna ryba siedzieć. A niestety, jak żeście widzieli, zresztą było słychać sygnalizator, branie było, odjazd był. Zacząłem pudło, ale tak jest, tutaj holowałem niedużego leszcza, znowu mi się spiął. Także nie wiem, muszę zobaczyć, co z tym hakiem jest, bo coś jest nie tak. Słuchajcie, udało mi się teraz wyjąć przed chwileczką takiego leszczyka, takie mi tu biorą. Także tego nagrałem akurat. A one tak mają w granicach 35 do 40, powyżej 40 cm. Ale gdzieś tutaj od czasu do czasu przygina tego federa i jest, zaraz go idę wypuścić. Słuchajcie, jednocześnie mam dwa brania. Tutaj i tu. Słuchajcie, to jest niesamowite. Drugie branie mam. Trudno, tam już chyba ryba jest. A tutaj leszczyk następny. Szybko go wypuścimy. Wypuszczamy. Pewnie jest. Ale leszczyk pewnie. Nic dużego. Taki dosyć stromy. Słuchajcie, jak żeście widzieli i słyszeli, jednocześnie na dwie wędki branie czasami bywa i tak. I tutaj sam się wpiął już, ten ciut większy trochę, ale jest.
Także... O, ten taki może 47, 6, 47. Także widzicie, takie mi biorą. A teraz akcja była, jeszcze żebym się wywalił tam na tej skarpie. Trzeba uważać, naprawdę trzeba uważać. Także dobra, wypuszczamy, taki leszcz. Słuchajcie, kolejnego leszcza mam. Jak widzicie, kolejny leszczyk mi się trafił. I znów taki średniak. Jest go tu sporo, ale widzicie, frajda jest. Cicho, bo znowu coś tam brzęczy. Branie ciągnę. Tutaj wyholowałem w tej chwili. A tutaj coś znowu skubię na tej drugiej wędce. Także dzieje się. Ale nieduże te leszczyki, no ale przynajmniej zabawa. O! O! Wypuścimy to. Tak to jest, jak żeście słyszeli. Pewnie już przegapiłem kolejne branie. Tutaj na tej drugiej wędce, ale na dwie się nie da sobie mu latać, biegać i ciągnąć. Tak to jest jeszcze. Obsługiwać kamery. Także naprawdę dzieje się dzisiaj fajnie. I zaraz zobaczymy, co tam jest. No i jest rybka. Nie, chyba spiąłem. W pierwszej chwili wydawało mi się, że jest, że wisi na ten zestaw, ale niestety nie. Jakbym szybciej zaczął, pewnie ta ryba by była, ale widzieliście, polowałem na federze, a tutaj znowu branie nastąpiło i tak to jest. No. Słuchajcie, przed chwileczką znowu wyjąłem. O, trochę ciut większy. Widzicie, jakie one tu są, ale założenie moje było takie, że dzisiaj, żeby łowić leszcze i naprawdę biorą te leszcze, ale nie za duże. Taka 43-4 cm. Dobra, wypuszczamy go. Słuchajcie, powoli trzeba się zwijać do domu. Wystarczy tego łowienia na dzisiaj. Plan taktyczny, jaki sobie założyłem, żeby łowić leszcze, się sprawdził. Z tym, że nie do końca, bo chciałem większe leszcze łowić, a tu się przewijały same takie leszczyki w granicach od 35 do 45 cm. Naprawdę było tego sporo. Także powiem wam, połowiłem dzisiaj i to ładnie połowiłem tych leszczyków. Natomiast, mówię, chciałem większy, nie udało się. Oprócz tego karpia fajnego, prawie już taki 61, no to już taki przyzwoity karp. Jedna ryba niewyjęta, piękny hol, 15 minut ponad holu,
Niestety spięła mi się ryba, niewyjęta ryba dzisiaj z wody. Także działo się i naprawdę działo się. Piękna pogoda, wspaniała atmosfera tutaj na tej wodzie. No i co, i znowu tutaj trzeba będzie się wybrać, ale może w inne miejsce poszukać tych większych leszczy albo i więcej karpi, bo tutaj naprawdę są piękne ryby. Także mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, to oczywiście proszę dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, no i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć Wam!